Kilkanaście padłych gołębi znaleziono na poddaszu jednego z bloków przy ulicy Kowalskiego na północy Suwałk. Martwe ptaki wykryły Katarzyna Mucha i Maria Kierejsza z Fundacji Zwierzęta Niczyje. Kobiety ustaliły, że zwierzęta zajmowały poddasze od dłuższego czasu. Jakiś czas temu okna pomieszczeń zostały zaślepione. Dziś członkinie fundacji weszły do obiektu. Na miejscu zostały około 10 padłych ptaków. Jakiś czas temu, wie pan co, tutaj nie było w ogóle okien. Zostały one wybite, także gołębie mogły spokojnie wlatywać i wylatywać. Ale z jakiś czas, niecały tydzień temu, zostały okna zabite. I dzisiaj akurat zobaczyłyśmy, tak, że zostały tam zamknięte żywe gołębie. Także no, zadzwoniłyśmy na policję, zadzwoniłyśmy do ZBM-u, żeby nam ZBM otworzył, tak, udostępnił to miejsce. No i żeby te gołębie ratować, tak. Co tam zostałyśmy, no to rzecz jasna jakoś nie jest pocieszająca ani nic z tych rzeczy, ponieważ masę martwych gołębi. Kobiety nie wiedzą, co było bezpośrednią przyczyną śmierci ptaków. Chcą nagłośnić sprawę i zainteresować nią policję. Osobiście nie mogę stwierdzić, bo ponieważ nie dotykałam tych gołębi, ale niektóre gołębie to z 2-3 tygodnie podejrzewam, że leżą nieżywe. Także nie wiem, czy oni były po prostu zabite, czy no nie wiem, w jaki sposób po prostu to spowodowało ich śmierć, ale z tego, co bynajmniej wiem, to oni nie wyglądały na chore gołębie. Bo chory gołąb po prostu ma inne upierzenie, w ogóle inaczej wygląda. Ja po prostu interesuję się gołębiami, także no coś mniej więcej mogę powiedzieć. No nie powiedzieć tak w takim stopniu, tak jak weterynarz to by określił, ale no mniej więcej. Na pewno będziemy tę sprawę nagłaśniać i będziemy ludzi informować i będziemy uświadamiać, tak, że zwierzęta też są, też czują i też potrzebują pomocy.